Cześć, nazywam się Harry i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Kena Bridge of Spirits. Znajdujemy się teraz w sercu wioski, właściwie to chyba pod sercem wioski. Jesteśmy konkretnie w jaskiniach, może tak powiedzmy. I w trakcie wykonywania zadania Żal Adiry. Przebyłem tutaj troszeczkę tą trasę wodną, podziemną powiedzmy. Trochę tutaj polataliśmy sobie między tymi kwiatkami, trochę pozbieraliśmy. No i teraz przechodzimy przez taką bramę, którą widzieliśmy już z samej góry. Coś tu czerwono, czy to spodziewać się walki? Nie, o, jakieś kryształy. Sporo tych kryształów, ale chyba służą tylko do rozpalenia światła. Dobra, idźmy tędy. Tak, cały czas tutaj te kryształy. Niektóre właśnie takie z awarią jakby. No i co? No i chyba tędy. Tu takie jakby skażenie widzimy. Ale nic z tym nie możemy zrobić. Dobra. No to tak. Ewidentnie trzeba rzucić w to bombą. No i co my tu mamy? Skaczemy tędy. Kurde. Aha, to był błąd. Trzeba było strzelić, tylko w który strzelić? To nie, bo w to strzelimy i co to da? Aha, i co? A jak tak, o? O, to tu się zaczepimy. Chyba? Taki jest pomysł na razie. Dobra, niech to opadnie, ale mamy tych rotów dookoła siebie. Dobra, niech to opadnie. Co jest? Aha, dobra. To wystrzelić. To obrócić. I teraz spróbujmy. Dobra, i co teraz? Tu zejść? I tu? Oho. Skrzyneczki. Jest jeszcze tabeczka, dobra. No i co teraz? Gdzie ja w ogóle mam iść? Zastanawiająca sprawa. Tędy? Nie, tu nic nie ma. Teraz to też nie możemy strzelić. Tu wejdziemy, tu, tam. O, i to strzelimy może? I zobaczymy, co wtedy będzie. Jak tu wejść, tam to strzelić. Dobra, no to jeszcze raz. Dobra, teraz strzelmy. Ma to sens? Chyba średni, bo tylko możemy przeskoczyć teraz tam. To chyba niewiele nam jednak daje. Problemem na razie jest to, że ja nie do końca wiem, w którą stronę powinienem iść. Dobra, jeszcze raz. Możemy wejść tu. Wejść tu. I co nam z tego, że jesteśmy tu? Mogę sobie to strzelić. Podnieś się. O kurde. Co teraz? Tu. Jest! Mamy to! Trzeba było iść do góry. Orot. No, witam pana. Tajemnicza muzyczka cały czas nam tu towarzyszy. Kolejny rot, to już numer 55. Ej, jeszcze tylko 10. Kolejna moc. Podwyższymy ten poziom mocy rota. Rotów właściwie. Ale już chyba nie odblokuje nam to żadnych umiejętności, bo właściwie wszystkie... A nie, jednak nie. Tu jest, wytrzymałość tarczy jest większa. To w ogóle mamy 345, nie wiem na co to wykorzystywać. Multibomba. Może te 5 strzał trochę kusi. A tutaj co? Ciężki atak. To już lepsze. Chyba na to będziemy zbierali. Aha. Dobra. Oj, 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 oj. I tu będzie chyba agresywnie, co?
czy nie? No nie wiem, użyjmy roba. Ej, są przeciwnicy. Dobra. Dobrze idzie. Ekstra. Ekstra. Jeszcze raz. Oj, zaatakował mnie. Ej, i skończyło się. A nie, jednak nie. I teraz, kurde. Co, już nie ma? Nie, no dalej jest. Coś tu tak bez końca tego. Nie ma czegoś mądrego, co powinienem zrobić? Kurde. Może to zniszczyć, co? O, o, o! O właśnie! Dobra. I już możemy? Jeszcze nie. Jeszcze coś jest do rozwalania? O, tu jest, dobra. O kurde, co? Rotożerca? Moje roty będzie atakował? O kurde, nie, dobrze. To może młotem? O kurde, to co? A masz! O, za dużych obrażeń to nie ma. Może je zastrzelmy. Jeszcze jeden. Oj. O ty gnojku. Oj, niedobrze, niedobrze. Lego! Nie przesadzaj. Dawaj go, dobrze, bije, ale go bije! Dobra, pozamiatany jesteś, koleś. Au! Nie ma rotożerców. Moje roty są potężne. A, no i teraz tu. No, kolejny boss pokonany. Pod sercem wioski, powiedzmy. No i co teraz? Z której strony myśmy przyszli w ogóle? Chyba stąd? Aha, to teraz pytanie... O, bo tutaj jeszcze możemy, o właśnie. Chwila, się zgubiłem. To było... O, tam o. A to tutaj nic nie ma, tak? A nie, są jakieś takie przejścia, okej. Okay. Tu mamy jakąś kapliczkę. Ekstra. No i co? No to idziemy dalej po prostu, no. Serce wioski, roty 2x6, kapelusze 2x3, świątynia kwiatów jest, poczta duchów jeszcze jedna i amulet jeszcze jeden. W ogóle... Całe te serce wioski w ogóle go nie widać. Ciekawa sprawa. O, punkt szybkiej podróży. Jaskinie pod sercem wioski. I co my tu mamy? Możemy układać jakieś symbole. Pytanie brzmi, jaki... Aha. Thank you.
pytanie brzmi, jakie symbole powinny być ułożone? O, taki znaczek chyba po prostu, co? Aj, to było dobre. Kurde, co? Strzały się nam skończyły. Oho! Dobra, z jednej strony mamy. Przydałaby się chyba jednak ta jedna strzała więcej. Te cztery to strasznie mało. No dobra, no. To będzie to, to będzie to, to będzie to i to będzie to. No i jest przejście. I co tu? O, jaka platforma ruszająca się. Oj, jakaś walka. O nie, to ci bombiarze. Szybkie dobranie trofeum. No, kolego. O kurde. To się nie skończy dobrze. Niech to szlaczek. Dobra. 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 Mało strzał. Dobra, tu leci pocisk. Trafimy go? O, trafiłem. Ale nie zginął jeszcze. Oj, teraz nie trafiłem. No i dobra, zestrzelone, ale co teraz? Aha, jeszcze raz trzeba nacisnąć po prostu, dobra. Dobra. No i co, już chyba nikogo więcej tu nie ma. No i trochę karmy. I znowu te gnojki. Tak jest! Ekstra. Ekstra. Mamy zwiększone troszeczkę obrażenia dzięki amuletowi. Oj, 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 oj. Tutaj bomba. Ej, róbmy bombę zwrotem. To będzie super bomba. Teraz ze spowolnieniem, proszę państwa. Tak jest. Ależ jesteśmy już tutaj mocni. Przebijamy się bez żadnego większego problemu. Może się tak. I jeszcze raz. No i co jeszcze? Oj, tak, tak jednak nie powinniśmy z nim. A i wszyscy. Czy coś tu pominąłem? Chyba nie. Nie, to wszystko. Tam jest jakby jakieś przejście, ale to chyba zaraz tam dojdziemy. Pięknie. I co teraz? Co teraz? O, aha, tutaj przejście się pojawiło. To co widzieliśmy właśnie tam z tamtej strony. O, wielkie te jaskinie, rozległe. Tu chyba przejście, tak jest. I ślisk? Tak jest. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, i będzie znowu walka. Kurde, ale się tej walki narobiło. A my tu możemy zejść kulturalnie, czy nie? Strzelę najpierw w to i co teraz? O, czyli nie możemy tu zejść, bo się utopimy.
Co teraz? Ewakuujmy się. A, bo na drugą stronę, dobra. Ekstra. No co teraz? Aha, i teraz już przestała woda lecieć i możemy zejść na ziemię, ale tu będzie walka jak nic. No i już. Dobra. O! Dobra. Oj, coś tu mamy. O ty gnojku. O, to masz. O nie, to czarownik. Tego dojechać. Jak najszybciej, gdzie on jest? Kurde. 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 Nie! Nie zdążyłem. A już nie mam many. Się nie uleczę niestety. Ach, to jest drugi. O Boże. To nie ma prawa bytu, tu nie ma leczenia. Nie ma leczenia. I to jest najpoważniejszy problem. Jakąś bombę muszę użyć. O Jezu! Kurde. Masakra z nim. Kurde, czy już damy radę z tym młotem? Oj, nie, Jezus Maria, cały czas jesteśmy tak blisko. No i dupa. Nie, no uciekł mi. A tu się możemy uleczyć? No, dobra, to troszkę lepiej. Kurde, jakim cudem ta walka jeszcze trwa? O. Jak to? No nie, no co? Ej, no halo. Kurde, ale się rozkręciła ta walka nam. No nie no. Kurde, ty gnoju. Ech, to szlak z nim. No co za pajac. Dobra, mam inny pomysł. Związać go i go. No nie, no co? Niech cię szlaczek, koleś. No i zginąłem, tak? Nie. Nie, no nie mogę go ubić po prostu. No nie! Nie! Wyzwolił się i mnie zabił. Jezus Maria, ta walka była tak długa i się nie udała. To jest niemożliwe po prostu. Naprawdę wszystko od nowa? To już to mogliście mi podarować. Przecież to jakiś dramat. Kurde, te ziomy są najgorsze po prostu, ci czarodzieje. Już myślałem, że nic nie jest w stanie stanąć mi na drodze. Jedno leczenie.
Tam po lewej stronie. No dobra, ale teraz wiemy. No na pewno wiadomo, że trzeba od razu wjeżdżać w tych czarodziei. O kurde. Fajne. Spadłem sobie. Jeszcze ten. Dobra, ale teraz mamy trochę więcej życia chyba. Jeszcze raz młotem, szybko! Udało się? Nie, jeszcze żyje. Mamy go! Jeden załatwiony. No dobra, no i znowu wracamy do tej samej sytuacji. Co? On odrzucił moją bombę. Co jest z nim nie tak? Masz tak? No nie, no ty gnojku. Młotem. I mamy go. Dobra, idealnie wyliczone. Nawet bez leczenia się obyło tym razem. No i teraz tu. Już wolę po prostu walczyć z bossami niż z tymi czarodziejami. Ten czarodziej to po prostu masakra jakaś. No i co teraz? Teraz tu chyba, tak? Aha. I przejście się otwiera. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Kurczę. Biegamy po tych podziemiach cały czas. Ogromne jakieś tereny. No i kolejny punkt szybkiej podróży. Pokój w sercu wioski. Czyli dotarliśmy do serca wioski. No, jak to w serce wioski, no to spodziewam się, że tam nie jest kolorowo. Co to leci? Jakaś lawa? To coś na środku też nie wygląda miło. Rozumiem, że w tę stronę. Gdzieś ty poleciał, mój drogi Rocie? Tam stoi, a czemu on tam stoi? Co jest? O, tu jest jakieś przejście. Musimy iść tędy albo tędy. O, a tu możemy strzelić w to. Co nam z tego, że jesteśmy tu? Moglibyśmy też być na dole. Ej, kurczę, bo ja bym wolał chyba szczerze mówiąc być... O, tu to. Ja szczerze mówiąc bym chyba wolał być na dole. Najpierw sprawdzę ten dół. Tutaj, czy tutaj czegoś nie ma? Kurde, trudno powiedzieć, którędy powinniśmy iść. Może jednak górą? No dobra, się tak pokręcę trochę. Ale jednak wróćmy na górę. Tu nic się nie da strzelić. I tu, i kwiatek. I teraz co? Na górę czy na dół? O, tam jest w ogóle ten. Artefakt, czy właściwie wspomnienie? Użyj maski. Enough, Athira. We've lost many, but the village can survive. Hana is gone. You know this in your heart. Come with me. We can honor
mi troszkę karmy. Tu coś jest do rozwalenia. A co by było, jakbym... O, co, już nie wskoczę tu? O kurde, już tu nie wskoczę. Nie no, wskocz. Już mnie zastanawia, co by było, jakbym tu poszedł na górę. Ale niby nic tu nie ma. Tamtędy mogę iść dołem? Kurczę. Dużo różnych opcji. Dobra, zróbmy to. I co my tu mamy? O, skrzynka. Czapeczka. Czapeczka czy amulet? Świecidełko nienaruszone. Cóż to świecidełko nam daje? Ej, całkiem ciekawe. Są zwiększone przy pełnym zdrowiu, tylko że ja nie mam często pełnego zdrowia. I odzyskaj zdrowie przy parowaniu. Też ciekawe, ale kurczę... Chyba wolę jednak zostać przy tym. Ale ciekawe. Można by się kiedyś zastanowić, jakbym przestał otrzymywać ciągle obrażenia. No dobra, ale to znaczy, że tutaj już nic więcej nie ma, czyli jednak sugestia jest taka, żeby wrócić na dół. Tutaj tak brutalnie zlazłem. No i co? I tutaj niby, a? Ale o co chodzi z tym, co tak lata? Lepiej tego unikać. Nie wiem co to, ale wygląda na ogień jakiś. O kurde, i co teraz? Jest kwiatek? Jest. Dobra. Tutaj na środek. Co jest? Dobra. I co teraz? Teraz niby tam? Dobra. Chyba nie ma zasięgu, jak jesteśmy... Aj. Jesteśmy na takich wyższych miejscach. No właśnie. Kurde, doskoczę? Nie, tu trzeba. O Jezu, niedobrze. Dobra. Jednak się udało. Tak, i tędy. No i co teraz? Kwiatek. Ha! Więc udało się nam przejść już ten ognisty teren. Tu możemy użyć rota. Strzelić to? Tak jest! No i zadanie Żala Diry już zakończone. Dostajemy trofeum. Czyli chyba tutaj już się nie spodziewać przeciwników. Nawet teraz ten ogień nas nie trafił. No i zjeżdża do nas winda, bo już jesteśmy tak głęboko pod ziemią, że daj pan spokój. I odkryto relikwie, serce wioski. I kolejne chyba 3 roty jakby wpadają na nasze konto, mam 58. No i co? I zostaje uwolnić Adirę. Sporo znaleźliśmy w tym sercu wioski, tylko jednej poczty duchów, nie jednego kapelusza, jednego rota. Zwiedzę tutaj ten teren jeszcze dookoła, czegoś tutaj nie ma. Ale nie wygląda. Też nic nie widać. No, chyba jedziemy na górę.
Roty na górze, roty na dole. Nie, spadają teraz. She must have moved mountains to transport the village heart. If anyone could find a way, it would be Adira. I'll return the relics to the tower. Thank you for your help, Hannah. I know it's hard to revisit the past. I'm glad you've come, Kana. I believe you can help her find peace. Be careful. No tak. I found the relic. A, to już teraz ta sama rozmowa. Dobra. No to tak. Tu chyba jest zejście. Albo nawet zjazd. Woohoo! No i co? No prosta droga nas kieruje do celu. Wejście do wieży. I tam czeka nas chyba starcie z Adirą. No to co? No chyba spróbujemy je już. Nie ma co przedłużać. I spróbujemy sobie z nią powalczyć. Tylko żeby nie miała wsparcia czarodziejów, bo jak będzie miała wsparcie czarodziejów, no to koniec świata. Tak, mamy wszystkie... Tu jest... Nie, chwila. Tu jest Adira, tak, i mamy trzy artefakty powiązane z nią. A do Taro były? No też trzy, dobra. Tak, no i to miejsce, które widzieliśmy na początku, no i tym razem już mamy wszystkie artefakty. No i to będzie walka jak nic. Artefakty na swoich miejscach. Deszcz zaczął padać. Tego jeszcze w tej grze nie widzieliśmy. No, ewidentnie inne warunki. Ohoho, tego się nie spodziewałem. Jeśli czeka nas walka, to będzie ona na zupełnie innych zasadach. Mapa jest pewnie niedostępna. A nie, w ogóle nas przeniosło na górę. Okej. No to wspinamy się jeszcze wyżej. O, a teraz co? Teraz umieramy sobie. Nie! Nie wiem, gdzie miałem pójść. Aha, to jeszcze raz? A wiecie co? Dobra. Czyli to jest element cały czas jakiejś walki. Ej, no gdzie mam, przepraszam bardzo, tu iść? O, tutaj, ślepy jestem jak zwykle. Chytre takie. Kolejny raz tak nie robią. Że nade mną w gruncie rzeczy coś jest. Dobra, tu chyba tu? Tak. Tędy, tędy, tędy. No i jesteśmy. Ujojoj, tu jest leczenie. Tu jest ciasno. A są dwa miejsca do leczenia. No i jest Adira.
Ta. Czemu nie może mieć tej naturalnej postaci? Skażona rzemieślniczka, ona wjeżdża. Wybuchaj. O kurde, co? Tu trzeba coś zrobić. O mordę, a to. To trzeba osłabiać? Co to jest grane tu? Generalnie jest bardzo źle. Tyle powiem. Aha, nawet się nie zdążyłem uleczyć. Jakim cudem? A próbowałem. No tylko teraz gdzie to nas cofnie? No nie, no nie mówcie, no. Tak, tak, będziemy tą walkę powtarzać, to to idzie oszaleć. A nie, teraz nas przyniosło tu. Co to jest grane? Aha, bo to nam chyba daje po prostu szansę, żebyśmy się wzmocnili. No dobra, ale jaki pomysł ten? Na razie unik. Co to ma dawać? Nie wiem na razie. Ale przynajmniej jesteśmy w stanie unikać tego. Albo nie jesteśmy. Kurde no. O, dziwne, dziwne, dziwne. Bardzo dziwne. W ogóle... A może jakoś trzeba jak najwięcej w to władować po prostu. Dobra, naładujmy sobie strzały i oddam jak najwięcej strzałów po prostu w to serce. Wybuchaj. O, i teraz jest podatny na obrażenia, co? Kurde, ale to będzie ciężka walka, jak on... O kurde, no to to jest masakracja jakaś! Co tu się w ogóle wyrabia? Aha. No to niezły typ. No cóż. Dajmy sobie jeszcze troszeczkę parę podejść. Ale jeżeli tak się sprawa będzie miała, no to ja nie wiem. Kurde z nim! A to nie on. No dobra, na razie nie jest źle. Odpalił z powrotem. Kurde no, ale... Co tu się wyrabia? Aha. Zapominam... Czy jeszcze jest taka opcja, że to leci? Dobra, nie, nie jest dobrze ogólnie.
Jasny gwint, co tu się dzieje? Kurde, z tym znowu to gówno. Ej, ale rozwaliłem całkowicie to. O cholera, jakiś drugi etap walki. O panie. A tu już nie ma leczenia w ogóle. O, to jest zupełnie bez szans chyba. Aha. Fajnie, 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 fajnie. Fajnie. O, jeszcze przywołał tych pajaców. Kurde z tym gównem. Ekstra. No nie, no to ja nie widzę tutaj szansy raczej. To się udało obronić. Tu się udało zadać obrażenia jakieś nędzne. A teraz ten znowu z tym. A my już nic nie mamy. Kurde, nie jest tak źle. Tylko że nie mamy w ogóle zdrowia i to jest aktualny problem. No właśnie. Kto? Nie. Nie dowiemy się. Nie dowiemy się, czy to by było dobre. Ale chyba by nie było. Jeszcze młotem. Jeszcze raz młotem. I dramat. Dramat, bo jest blisko, ale nie wystarczająco blisko. No niestety. Bardzo szkoda, ale walczymy do ostatniej kropli krwi. Nie! Nie! A już była szansa, że jeszcze młotem go przygrzmocić. No szkoda. Dobra, to ja wam po prostu może zrobię tak, że przewinę wam do momentu, w którym będzie już blisko i będę wiedział, że już go pokonam. Więc cięcie i zaraz się widzimy. Dobra, uwaga, to jest chyba ten moment. Ale nie zapeszajmy jeszcze. Jest odwaga. I teraz. I mamy go. Chyba. Mamy? Mamy. No wdychaj pan. Tak jest! I od razu w zasadzie w następnej próbie mi się to udało. No i co? Podchodzimy tutaj do tego ołtarza. O, jest to. Jak ona tam się nazywała? Adira. The ancient people who settled here were drawn to the mountain shrine.
they didn't fully understand its potential. Hana and I found a way to focus the scattered energy of the mountain. Teraz widzimy całą historię. I thought it would last for generations. But the village heart started to fade. This was just the beginning of our problems. Something was wrong. The crops failed and poison covered the land. Hana left to search for food and supplies to save our village. I watched her go that morning, knowing I would never leave our home without her. Weeks turned to months, and she did not return. We tried everything to help restore balance, but nothing worked. I knew our home was lost, but I couldn't leave Hana behind. I had to help her find her way back. So, I started to build. Felt leaving would make me forget her. The life we shared would slip away. That fear blinded me, and I tore apart everything we created. I've lost someone too, and the thought of forgetting them scares me. But I've met Hana, and I know your love is strong. Even after all these years, what you built together is still a part of the land. Your bond will never be broken. Thank you.
No i udało nam się zamknąć rozdział Adiry. I teraz kolejna rzecz to uczci Adirę, wróć do świątyni. I ciężki młot trofeum, by uczcić Adirę. Maska Adiry. Próby kolejne odblokowane, być może powiązane z bombami. No i co? I tutaj chyba trzeba ją będzie uczcić. Ale teraz już zdecydowanie pora kończyć ten przedłużający się odcinek. Grunt, że udało się ją pokonać. Tego ducha, no, skażonego powiedzmy, skażoną rzemieślniczkę. I... no i to tyle w tym odcinku, więc dzięki za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję. No i oczywiście standardowo do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!